Ewangelia dzisiejsza to jest początek 10 rozdziału Mateusza. To jest bardzo ważny tekst dla Kościoła dzisiaj. I namawiam was mocno na to, żeby się poddać temu słowu z 10 rozdziału Mateusza. To jest bardzo mocne słowo, lecz bardzo piękne. Jezus, słyszymy, widzi tłumy i lituje się nad nimi. Tam jest takie słowo, myślę, nie do przetłumaczenia na język polski. Jest przejęty aż do samych trzewi. Ale to przejęcie jest takie, że go uruchamia. Święty Hieronim, jak tłumaczył to greckie słowo na łacinę, to użył takiej zbitki misericordiae motus, uruchomiony przez miłosierdzie. Uruchomiony przez miłosierdzie. To nie jest tylko tak, że patrzy na nim, o jakie widoki. Nie, to jest przejęcie, które cię głęboko dotyka, bardzo wewnątrz, ale tak, że cię uruchamia. To jest takie spojrzenie, które nam wszystkim jest potrzebne w Kościele. Widzi ludzi. Może warto zobaczyć najpierw, że widzi ich jako tych, którzy są gotowi na żniwo. To jest coś, co mnie w tej Ewangelii bardzo uderza, że Pan Jezus nas nie wysyła, żeby siać, niezależnie od tego, że o tym się fajnie śpiewa. Nie? Musimy siać, musimy siać, musimy siać. Cały szereg piosenek jest religijnych na ten temat. Nie, Pan Jezus posyła uczniów na żniwo, nie na sianie. Siewcą jest Bóg. Siewcą jest Bóg. On jest pierwszym, który się trudzi w każdym człowieku. I Jezus szuka uczniów, których może posłać na żniwo. To znaczy też szuka takich, którzy mają w sobie taką wrażliwość, by to wiedzieć, że idą do ludzi, w których Bóg działa. W których Bóg działa. Jakie to jest ważne dla każdego człowieka, który chciałby wchodzić w misję ewangelizacji. Żeby wiedzieć, że idzie do ludzi, w których Bóg jest obecny, których Bóg dawno posiał swoje ziarno. I Bóg szuka takich uczniów, którzy pomogą ludziom obsianym przez Boga zebrać owoce tej łaski, która w nich działa. Gdzie nie będą zbierać dla siebie, to jest oczywiste. Nie oni są panami żniwa. Jest jeden Pan żniwa. Jemu się należą wszystkie owoce. Ale to pierwsze założenie, tak istotne. Nie? Nie idziesz do ludzi, którzy są obcy Bogu. Nie idziesz do ludzi, nie? Ty pierwszy, ty im teraz, teraz to się dowiecie. Ja was teraz obsieję, nie? Jeszcze takiego nie było, 21 wieków. Nie, idziesz do ludzi, którzy dawno, ale to dawno są obsiani. Idziesz na żniwo. Pokazuje uczniom to żniwo i mówi, teraz się módlcie. To też jest bardzo piękne. Nie mówi, panowie, może byście się wzięli do roboty, co? Mówi, teraz się módlcie. Bo
Do ewangelizacji może pójść człowiek, który jest posłany przez Pana, który jest z Nim w żywej relacji, który uważnie bardzo rozpoznaje, jakie są dzieła Boga. Bo zobaczcie, z czym On ich posyła. Z czym On ich posyła? Idźcie, głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Nie uczyli mnie tego w seminarium. Księdza Leszka też nie. A tego się nie możesz nauczyć. Oni są posłani wyłącznie po to, żeby otwierać ludzi na działanie Jezusowe. Bo ta ich misja jest wpisana w misję Jezusa. To Jezus jest tym, który przepowiada Królestwo od samego początku Ewangelii. Przepowiada je z mocą, przepowiada je z nowością, przepowiada je w taki sposób, nie? Tak głosi kerygmę, że ludzie mają doświadczenie nawrócenia, że w nich działa Duch. I to Jezus jest tym, który uzdrawia chorych, który wskrzesza umarłych, oczyszcza trędowatych i wypędza złe duchy. Tego się nie można nauczyć, tego się nie wyćwiczy. To jest właśnie to, że albo jesteś w relacji z Jezusem takiej, nie? Że wiesz, że to jest Jego władza, to jest Jego obszar działania, to jest Jego kompetencja. I wszystko, co masz zrobić, to otworzyć człowieka na to spotkanie z Nim. I wtedy im Ciebie mniej, tym lepiej. On ich posyła z misją, która jest wyłącznie otwieraniem ludzi na Jego działanie. Na Jego działanie. I On posyła tych, których chce. Dlatego bardzo wyraźnie mówi: proście, proście, proście. Mój kochany patron Grzegorz Wielki, jak komentował to zdanie, to mówi tak: żniwo wielkie, robotników mało. I księży jest dużo, tylko robotników nie ma. Ale to było w VI wieku. To teraz jest nieprawda. Nie. Wcale nie chodzi o to, żeby się teraz rozglądać po swoich księżach i się zastanawiać, który do czego, kiedy się ruszył. To kompletnie nie o to idzie. Nie, spytajcie się siebie, kiedyście się modlili za nich, żeby ich Chrystus uposażył do misji. Bo o tym jest ten tekst. Nie siedźcie, nie, zebrało się ze 3000 malkontentów. No, święcenia mają, a robić się im nie chce. Nie? No. Jezus mówi: proście Pana, żeby posłał robotników. Właśnie z tych, którym dał święcenia. Właśnie z tych, którzy są już wyposażeni w święcenia, w łaskę sakramentalną. Ale żeby ich uruchomił, żeby dał im ten wzrok, by widzieli, że są posyłani na żniwo. Żeby zobaczyli te obszary, do których Pan ich konkretnie posyła. Nie? I żeby zobaczyli te obszary misji, działania, Jego działania, które im konkretnie zleca, każdemu. Nie? Bardzo ważne. Bardzo ważne. Jak mówię, ci, którzy są posłani, oni sami z siebie nie potrafią w
wskrzeszać, ani uzdrawiać, ani oczyszczać. I nie własną mocą odpuszczają grzechy. I nie własną mocą przekazują ducha. Kiedy głoszą słowo, kiedy głoszą kerygmat, to to słowo jest mocne, to duch działa. Ale to co zależy od tych, którzy odważają się być ewangelizatorami, a to dotyczy każdego z nas, jak tu jesteśmy. Chodzi o przekaz Ewangelii. To dotyczy każdego z nas. Są dwie rzeczy, które zależą od nas. One właściwie schodzą się w jedną. Nie? To znaczy, Jezus mówi, nie przekreślaj swoim życiem orędzia, które głosisz. Nie przekreślaj swoim życiem orędzia, które głosisz, boś przyszedł do ludzi i mówisz, Królestwo Boże jest bliskie, nie? A teraz tu kasa. Niech ci zapłacą za to, że wskrzeszasz. Na pewno tobie? Co? To ty? Darmo otrzymałeś, masz darmo dawać. Darmo otrzymałeś, masz darmo dawać. Nie przekreślaj sposobem życia tego, co głosisz, bo mówisz ludziom, to Bóg działa, to Jego moc. Nie? Na to się otwórzcie, na doświadczenie Jego działania. Nie? A teraz stówka. Nie? I drugie, co bardzo ważne, nie? W tym działaniu ewangelizatorów, popatrzcie się po sobie, hej, ewangelizatorzy, a co myślicie, że tylko tu po tej stronie są, nie? Dwójkami. To jest to, czemu się zawsze klerycy dziwią w seminarium. Pierwsza rzecz, jakiej uczą w seminarium, na spacer dwójkami. Nie? Chłop czeka, kiedy będzie miał diakonat, bo pójdzie sam. Nie? I to widać, jak diakonat go obezwładnia w misji ewangelizacyjnej. Zamiast go wyposażyć, to go obezwładnia. Dwójkami. Jezus posyłał uczniów dwójkami. Szymon zwany Piotrem i Andrzej. Jakub i Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, Jakub i Tadeusz, Szymon i Judasz. Naprawdę to nie jest napisane w ten sposób po to, żeby się lepiej czytało. Stylista się zrobił z Mateusza. Celnik stylista. Literat. Dwójkami. To jest to, o czym mówiliśmy przed południem. To jest doświadczenie wspólnoty konkretnej, gdzie doświadczasz miłości. Nie w kościele w ogóle. Co za problem doświadczyć miłości w kościele w ogóle? Macie jakiś kłopot z kochaniem wszystkich katolików? Ja ich połowy nie znam nawet z widzenia. I naprawdę. Was też wszystkich kocham. A co? To nic nie kosztuje. Dwójkami. A wszystkich ich jest 12. To jest właśnie ta siła doświadczenia tego, czym jest miłość. To jest siła doświadczenia tego, czym jest miłość. Idziesz, ogłaszasz miłość, bo to jest to, co my ogłaszamy jako Kościół. Idziesz ogłaszać miłość. Nie? I każdy, komu to mówię, może się mnie spytać, a co ty, chłopie, o tym wiesz? Co ty o tym wiesz? Żyjesz se w celibacie. A co to ty wiesz?
No wiem, bo ja se żyję w celibacie, ale na przykład tutaj mam Leszka, a tam mam Mariusza, a tam mam Piotra. O Nikodemie nie mówię, bo on się do mnie mało przyznaje. Ale tu mam Krzysztofa, tam usiadł za tym ekranem, żeby go nikt nie widział. Wiecie, ile rzeczy w życiu już żeśmy robili razem. Z każdym z nich trochę inny. I myślę, że już nieraz Pan Bóg też wypróbował naszą wzajemną relację. I jak ja mówię o miłości, to sorry, ale myślę, że mam prawo. Krzysztof, tak czy nie? Spytałem jego, żebyście nie widzieli. Ale tak mi pokazał. A potem się mu tak obrócił. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Możesz zaprzeczyć orędziu, które głosisz interesownością, ale możesz też tylko gadać, a nie potwierdzić orędzia świadectwem. A świadectwo jest ci potrzebne, to jest właśnie to, to jest ten konkret. Idziecie we dwóch. Mówicie o miłości? Tak. A wiemy, co to jest. Każda z tych par została wypróbowana przy Jezusie. Każda. Myślę, że to jest coś naprawdę niesamowitego, dlatego że oni jak za Jezusem poszli, to wiele tych relacji wzajemnych było bardzo takich prostych i naturalnych. Nie? Bo po pierwsze to było rodzeństwo, nie? Piotr, Andrzej, Jan, Jakub. Po drugie to była spółka rybacka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie? Koledzy z pracy, połowa z nich z jednego miasteczka. Fajnie, znali się. Nie? Z niektórymi się mniej lubili chyba, bo ten celnik to jednak to Pan Jezus dał czadu. No i Judasz był z Judei, reszta była z Galilei. No to Judasz se myślał, może być co dobrego z Galilei, a oni myśleli, a po co nam ten gość z Judei? Nie, nie było 12 w Kafarnaum? No, nie wszystko było od początku tak poukładane, ale co się okazywało potem w trakcie, w ciągu tych 3 lat, że to, co było poukładane, się nie sprawdziło. Ci kumple od sieci nieraz się ze sobą pokłócili, a ambicje między nimi były takie, że się jeden przed drugiego przepychał. Ale się nie rozlecieli. A jak Piotr szedł na misję z Janem, co pokazują Dzieje Apostolskie, to wiecie, to Piotr musiał wiele Janowi wybaczyć. A Jan? Jan musiał się zgodzić, że pójdzie z Piotrem, z tym zaprzańcem, nie? A ja byłem na Golgocie, a jego Pan Jezus papieżem zrobił. Śmiejecie się, tak jakbyście nie znali tego z autopsji. Ale jak tych dwóch gości idzie razem i oni mówią, miłujcie się wzajemnie, jak Jezus was umiłował, to oni mają prawo to powiedzieć. I oni wiedzą, o czym mówią przede wszystkim. I na sobie przerobili. Znaczy pozwolili Duchowi Świętemu przerobić w nich te lekcje. I ostatnia rzecz, naprawdę ostatnia, bo to jest przepiękny tekst, to jest tekst o nowej ewangelizacji. Niektórzy myślą, że wymyślił nową ewangelizację Jan Paweł II, a to wymyślił Pan Jezus. To jest tekst o nowej ewangelizacji, bo nowa ewangelizacja zaczyna się od słowa nie idźcie, nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela.
Nowa ewangelizacja tego dotyczy. To jest to, co papieże przepowiadają. Mówią, do nas mówią. Kiedy mówią o nowej ewangelizacji, to mówią, nie idźcie na misję. Nie znaczy, że w ogóle mówią, nie idźcie na misję. Ale jak mówią o nowej ewangelizacji, mówią, przez chwilę nie patrz na misję. Popatrz się gdzie indziej. Popatrz się w sąsiedztwo. A popatrz się do domu. Jesteśmy w Polsce. Od czasu do czasu nam ogłaszają rozmaite wyniki takich innych statystyk. Tak? W Polsce średnio 4 na 10 katolików chodzi do kościoła. W Krakowie 3,5 na 10. Są miejsca w Polsce, gdzie chodzi 18 na 100, żeby nie mówić, że chodzi 1,8%. Bo nie wiadomo, jakby to wyglądało, to 0,8 katolika. Tak? 18 na 100. No. 2 na 10. Znacie tych 8? Znacie tych 6? Znacie tych 7? Nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. To jest pierwsza misja, z jaką Jezus wysłał apostołów. To jest 10 rozdział Mateusza. Będzie potem 28 rozdział. I wtedy powie, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Tylko, że on to powie ludziom, którzy już doświadczyli mocy ewangelizacji u siebie. U siebie. A pierwsza misja jest do swoich. To wcale nie jest takie proste, bo wiecie, mamy wiadomo w uszach przysłowie, że nikt nie jest prorokiem w swoim własnym domu, nie? W swojej własnej ojczyźnie. Człowiek nie bywa prorokiem. Jezus próbował w Nazarecie, to go mało nie ukamienowali, nie strącili z góry, nie? Ale zaczął od czego? Przyszedł do Nazaretu. Pierwsze miejsce, gdzie przyszedł z orędziem, to był Nazaret. I mając takie, a nie inne doświadczenie Nazaretu, to samo funduje swoim uczniom. Mówi, proszę bardzo, do domu, do swoich. Do swoich. Będzie moment, kiedy także mocą tego doświadczenia będziemy mógł im powiedzieć teraz na cały świat. Ale najpierw idźcie do owiec, które poginęły z domu. Z domu. To nie są obcy ludzie. To nie są przypadkowe numery, twarze mijane na ulicy. Z domu. Czujecie te relacje? Dzisiaj się mówi chemię, nie? Jest jakaś chemia między wami a tymi, których nie ma w kościele? Czy raczej jest magnes odwrotny? Nie? Jakie tu padają słowa w tym tekście? Właśnie dom, żniwo. Słuchajcie, to zupełnie zmienia nasze patrzenie na ludzi, nie? Do których idziemy z Ewangelią. Poddać się temu słowu. Poddać się. Nie? I to właśnie w ten sposób Jezus mówi zarówno o tych, do których nas posyła, jak i o nas. Nie? W jaki sposób nas posyła, w jaki sposób wejść w tę misję, a w jaki sposób ją pełnić, a w jaki sposób ją przetrącamy. Wszystko jest powiedziane w tym słowie. Poczytajcie sobie 10 rozdział Mateusza. Kościół jest dla ewangelizacji. Kościół nie jest dla samocelebracji. Zejść się i celebrować siebie. Fajnie wyglądacie po tej 50. 50 lat od nowy, Krysia już osiwiała.
No tak. Papież mówi, pora się oczepać. Po 50 latach każdy jest trochę przykurzony. Oczepać się z tego, co jest koncentracją na sobie. Oczepać się z tego. Do ewangelizacji.